Często myślę o tym domu. Zastanawiam się nad odwiedzeniem tego miejsca. Mieszkam tu od urodzenia i czuję się związany z tym miastem. Ten dom powstał dodatkowo niemal w tym samym momencie, kiedy się urodziłem. Interesują mnie zjawiska niewytłumaczalne, niezwykłe. Boję się tylko, by nie zawlec za sobą do mieszkania tego ducha, bytu z tego domu. Jesteśmy już na miejscu, pod rzekomo nawiedzonym domem. Rozkładamy sprzęt. Udało nam się rozmieścić już dwie kamery. Kamerę Full Spectrum skierowaną na jedno z pomieszczeń w piwnicy i drugą kamerę Full Spectrum, również skierowaną na drugie pomieszczenie w piwnicy i widok kamery rzutuje na garaż. Teraz ustawimy dwie kamery monitoringu. Odejdziemy do samochodu i pozostawimy ten dom na razie sam przy pracy kamer. Nie. Będzie dobrze. Dobra. To idź i daj nam znać. Michał właśnie teraz pójdzie do samochodu, pomoże nam w konfiguracji kamer, monitoringu. No i zobaczymy, czy coś uda się wychwycić. Potem wkroczymy tutaj jakby na zewnątrz, ponieważ musicie wiedzieć, że gdy przybyliśmy na miejsce, no niestety budynek zastaliśmy zamknięty, a zależy nam na tym, żeby jak najbardziej to wszystko z naszej strony wyglądało fair. Nie chcemy się włamywać do tego domu w żadnym wypadku. Pozostawić wszystko tak, jak zastaliśmy. Nic na siłę. Jeżeli jest zamknięty, to spróbujemy po prostu sprawdzić, czy coś będzie się działo na zewnątrz. A jeżeli coś tu się dzieje, to będzie się działo nawet przy schodach, przy drzwiach. Zobaczymy. Okej, sprzęt rozstawiony. Jesteśmy w samochodzie. Na razie będziemy monitorować go zdalnie z tego miejsca. Obiekt w sensie. Udało się rozmieścić kamery w strategicznych miejscach, rzutujących na pomieszczenia. Więc można powiedzieć, że to nie do końca będzie taki projekt na zewnątrz, nietypowy. Ale no właśnie to, co warte zaznaczenia, nie chcieliśmy się włamywać tam, gdzie coś jest zamknięte, bo to by przeczyło wszelkim naszym zasadom. Nie chcemy niszczyć, nie chcemy dewastować. Chcemy tylko badać zjawiska niewyjaśnione, jeżeli one gdzieś występują. Nie wiemy, czy tu występują, ale chcielibyśmy się tego przekonać. Być może nic się tu nie dzieje. Zobaczymy. Dwie kamery zostały zamontowane na froncie. Jedna w oknie rzutuje na klatkę schodową lub coś, co przypomina klatkę schodową. A druga na korytarz przed drzwiami. Dwie kolejne ustawione są z tyłu budynku i rzutują na piwnicę.
to wyjmij. Nie wiem, tam że niestety wpadł na powerbank. Nie będzie od razu stąd to wyjść. Nie ma co ukrywać, nie będzie to projekt typowy ze środka budynku. No ale usiądziemy tutaj, będziemy się starali sprawdzić, czy może uda się skontaktować z jakąś duszą, jeżeli tutaj coś się znajduje w ogóle w tym domu. Odpalimy dyktafon, kilka kamer, no i zobaczymy. Chcemy skontaktować się z duszą, która rzekomo nawiedza to miejsce. Czy możesz dać nam znak swojej obecności? Czy jesteś w tym domu? Czy straszysz tutaj? Możesz się do nas zbliżyć, powiedzieć coś? Doszły nas słuchy, że słychać tutaj jęki. Czy to ty straszysz? Jesteśmy tu, daj nam jakiś znak. Jakikolwiek znak, krzyk, przesunięcie przedmiotu, stuknięcie. Czy ktoś jest tutaj z nami? Dobra, wyłącz. Wziąć pod uwagę, że w oddali czekają psy. Jedzą samochody i jest szum. To na pewno, tak. I to wszystko będzie narysowane. Czy ktoś jest w tym domu? Może nam dać jakiś znak? Straszysz w tym domu? Pokaż się.
Możesz wpłynąć na urządzenia, które leżą przed nami? Zbliż się do nich. Zamrygaj diodami. Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak. Chcemy skontaktować się z duszą, która żyje w tym domu. Ciekawe, dlaczego jak się obracam, to on... Okej. Obracasz się, zmieniasz swoje pole. Mhm. Ono się obraca razem z tobą. I to nie wpływa na jakieś... No właśnie, na takiej samej zasadzie mógłby zadziałać jakikolwiek byt, który zbliżyłby się do tego Trifielda. No, jak widać, na razie... Nic takiego się nie dzieje. No tak, ale no musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy poza budynkiem. Naprawdę musiałaby być to mocna siła, która by tak działała z taką mocą, żeby to nasz było odczuwalne na zewnątrz. Ale historie, które zasłyszeliśmy, mówią o tym, że coś straszyło już nawet poza budynkiem. No więc no ten projekt jest inny. Jest inny, ale no jest zgodny z tym, czego się zawsze trzymaliśmy, czyli no nie trzeba chodzić do budynku, który jest zamknięty. No, pozwoliliśmy sobie na tyle, na ile sobie mogliśmy pozwolić. Dokładnie. Na nic więcej sobie na pozwolić nie możemy. No moglibyśmy się tu włamać, ale to przecież to jest niezgodne z prawem. A po drugie nigdy nie wiadomo, czy... Może ktoś to obejrzy, ten nasze nagranie, kto zna właściciela i właściciel kiedykolwiek wyrazi zgodę na to, żebyśmy weszli do jego budynku i wtedy będziemy mogli nagrać fajny materiał z środka za zgodą właściciela bez żadnych przyszłościowych problemów. Nie warto sobie wszystkich moców chwalić. No, robimy to na tyle, na ile możemy. Przyjechaliśmy. Chcieliśmy zweryfikować to miejsce. Pewne problemy zawsze się pojawią. Niestety, taka branża. No ale przynajmniej chcieliśmy się tu zbliżyć do tego budynku. Pokazać go maksymalnie z wewnątrz, jak mogliśmy. W żaden sposób nie chcieliśmy wchodzić do niego. Także no nie miejcie nam tego za złe. Tak, a też widać, że ktoś tutaj ten budynek niszczy rzeczywiście, bo na drzwiach nie było takich blanki kiedyś, ale jednak ktoś musiał wybić dziurę, żeby się dostać do środka. I pewnie właściciel tego budynku nie życzy sobie tego, żeby ktoś wchodził bez jego zgody. Nie pochwalamy właśnie jesteśmy takiego zachowania. Ludźmi, którzy no, bez zgody nie starają się na samowolnie. A też bardzo chętnie byśmy porozmawiali z właścicielem, żeby zobaczyć i usłyszeć jego stanowisko. Bo być może jego zdanie byłoby takie, że to kompletna bujda wymyślona przez lokalnych mieszkańców, przez internet, a tutaj się nic kompletnie nie dzieje. Tak, i może wyglądałoby na takiej zasadzie, że chcecie to sobie wejdzie. Tak jak już mieliśmy to w jednym z naszych projektów. Tak jest. Możecie wejść sobie na grek, potem wyjdzie i może by wyrazić zgodę. Aby, że to dokładnie nic nie ma, niczego nie nagracie. My też na razie niczego nie odczuwamy. Co prawda jesteśmy poza budynkiem, co nie wyklucza żadnych zjawisk i niewystępowania ich. No ale na tyle dzisiaj było nas stać, więc... Na tyle możemy sobie pozwolić. Nie chcemy... Wiemy, że oglądają nas różni ludzie.
może akurat w przyszłości pojedziemy do jakiegoś obiektu, którego właścicielem jest jeden z naszych widzów i nie chcielibyśmy przez takie wchodzenie bez czyjegoś pozwolenia wstydzić sobie później dalszych relacji z wami. Bo każdy obiekt, jaki by nie był, to było się tak należy. Jeszcze mikrofonu kierunkowego, oczywiście mając na uwadze fakt, że jest głośno z ulicy, szczekają psy, ale zobaczymy, może coś się uda tym eksperymentem zdziałać. Skierujemy mikrofon w stronę domu. Jeżeli ktoś jest w tym domu, nie z tego świata, niech wyda głośny dźwięk. Prosimy o głośny dźwięk. O głośne jęknięcie. Jeżeli możesz krzyknąć. Uderzyć w coś. To daj nam jakiś znak. Podobno słychać w tym domu jakieś jęki. Czy to prawda? Czy możesz krzyknąć? Prosimy o jakiś krzyk, o jęk, o jakikolwiek znak. Ludzie boją się tego miejsca. Czy możesz udowodnić, że tak jest? Czy możesz dać nam jakiś znak? Jakikolwiek, prosimy. Czy ktoś mieszka w tym domu? Thank you.
widziałeś coś? No tutaj na trawie. Ale to... Też oczywiście wolimy, gdy te projekty są takie standardowe, że możemy wejść do jakiegoś obiektu i pracować tak, jak to robimy zazwyczaj. Wiem, że wy wolicie też takie projekty a la Dom Dusz, a la Dom na Śląsku. Nie zawsze tak jest, ale pokonaliśmy kilkaset kilometrów, żeby się tu dostać. No i też nie chcieliśmy odpuścić tego miejsca do głowy. Też rozstawiliśmy kamery, które nagrywają cały czas podczas naszej tutaj, naszych wywiadów, naszej obecności w samochodzie. Także być może one coś zarejestrują. Mamy świadomość, pełną świadomość tego, że nasi widzowie chcieliby, żeby coś się działo. Ale my też jesteśmy od tego, żeby weryfikować legendy. I jeżeli nie mają one potwierdzenia, to tak to pokazywać. Nie zawsze musi się coś dziać. Ale miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjdzie taki projekt, że mocno i siebie, i was zaskoczymy. Czy ktoś jest w tym domu? To nie należy do tego świata. Zapukam 3 razy. Proszę o taką samą odpowiedź. A co masz w ręku? Nic. Zapukaj, wydaj jakiś dźwięk. Jesteś tu? Czy możesz dać nam jakiś znak? Czy ktoś jest w tym domu? Prosimy o jakikolwiek znak. O, się przestraszyłem, a to nie topesz. Coś przefrunęło mi nagle. No, ja patrzę tylko, wiesz, na mały ekranik, nie? I nagle widzę, jak coś przefruwa. A to nie topesz albo ptak, który się tam zadomowił. Jak robisz też zdjęcia, nie? No tak. To staraj się na... Na okna też. No tak. Chciałoby się oczywiście, żeby to było takie drugie Podlasie, że
nie jesteśmy w stanie nawet wejść do środka i coś już daje nam sygnały z zewnątrz. No ale jak widać, nie zawsze i nie w każdych przypadkach tak jest. W tym przypadku być może tak właśnie nie jest, jest odwrotnie. Chociaż jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kamerach, na całym materiale, bo nie stwierdzamy wszystkiego wyłącznie po naszych osobistych odczuciach, ale analizujemy materiał. No i zobaczymy wszelkie wnioski oczywiście na bieżąco. To był rok 2019. Nie dysponowaliśmy wtedy jeszcze takim sprzętem jak teraz. Nie mogliśmy też wejść do domu, ponieważ był zamknięty. A mówi się, że to jeden z najbardziej nawiedzonych domów na Dolnym Śląsku. Czy tego wieczoru doświadczyliśmy jego mrocznego fenomenu? Nie do końca. Kamery zarejestrowały niewiele, żeby nie powiedzieć, że nic konkretnego. A nami nie targały niesamowite zjawiska. Niektórzy rejestrowali tam nawet przesunięcia przedmiotów. Nam nie było to dane. Może byłoby inaczej, gdybyśmy znaleźli się w środku, naruszyli spokój tego miejsca, a wydarzenia nabrałyby tempa. Tego się na chwilę obecną nie dowiemy, a budynek nadal pozostaje dla nas nierozwiązaną zagadką. Może z czasem uda się nam odkryć jego mroczne tajemnice.